kolejny gość, pan dr Zbigniew Kuśmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże, panie pośle. Witam ojca, witam słuchacze, szczęść Boże. Panie pośle, we Francji, w której trwa nieprzerwanie stan wyjątkowy, kolejna tragiczna stamtąd informacja. Na razie nie wiadomo, nie znamy motywów działania sprawcy, ale jedna osoba zginęła, jedna ranna po tym, jak we francuskiej Marsylii samochód wjechał w dwa przystanki autobusowe. Czy to już jest taka seria, do której przywódcy europejscy no, będą oczywiście składać kondolencje, będą zapewniać na Twitterze, że nie damy się złamać, a kolejne samochody będą w Europejczyków wjeżdżać tu i ówdzie? Niestety wszystko na to wskazuje, że kolejne miasta, kolejne zamachy to nie są zamachy ostatnie. To się będzie przemieszczać po Europie. Wydaje się, że to zjawisko będzie się nasilać, ponieważ także państwo islamskie, jego terytorium się jednak kurczy. Coraz więcej informacji z Iraku, z Syrii jest takich, że bojownicy tego państwa już nie widzą szans na obronę dotychczas zajmowanych terytoriów. Przenoszą się w inne miejsca i przenoszą się także do Europy Zachodniej, bo część z nich to są ludzie, którzy mając obywatelstwa w niektórych krajów zachodnich wyjechali do Syrii czy do Iraku walczyć w szeregach państwa islamskiego i teraz chcą tam wracać albo już wrócili. Więc wydaje mi się, że niestety to będzie się nasilać. Francja rzeczywiście tu jest przykładem takiego kraju, gdzie prawie dwa lata temu wprowadzono stan wyjątkowy. To pozwoliło ograniczyć prawa obywatelskie, ale bardzo często mimo tego w tym kraju zdarzają się właśnie te zamachy terrorystyczne. Już nie tak brutalne i na tak wielką skalę, jak to się działo swego czasu w Paryżu czy w Nicei. Te zamachy są, można powiedzieć, że skromniejsze, ale mają ogromną siłę rażenia, bo tak naprawdę zamachowcom nie chodzi często o to, żeby zabić jak największą ilość ludzi, tylko żeby przestraszyć jak największą ilość ludzi. I to widać gołym okiem. Wiele, to znaczy miasta francuskie już coraz częściej wyglądają jak twierdze. Te słynne deptaki są blokowane wielkimi blokami right.
bo mamy coraz więcej sygnałów, że Polska jest postrzegana jako taki kraj, szereg krajów Europy Środkowo-Wschodniej postrzegane jako taki kraj, które są bezpieczne, które prowadzą bardzo rozsądną politykę imigracyjną i wewnętrzną. Te wakacje były pełne ofert prywatne, mówią, że no dlatego tak jest, bo nie zdołał pozyskać skrajnych skrzydeł, czyli dwóch na trzech Francuzów zdaniem tej stacji to są właśnie te skrajne skrzydła. No właśnie i proszę ojca, i tu w tym przypadku wystarczyło zaledwie 3 miesiące, żeby ten wielki balon napompowany w kampanii wyborczej opękł. Ludzie widzą, że to było pustosłowie, że to jest oczywiście telewizyjny, przystojny, sprawny stosunkowo młody człowiek, ale tak naprawdę nie ma on nic Francuzom do zaproponowania. To, co oferował w swoim programie, nie jest realizowane. Co więcej, no Francuzi nie są bezpieczniejsi, tylko wręcz przeciwnie, więc to może ja oczywiście nie przypuszczam, że Macron po takich notowaniach zrezygnuje ze swojego stanowiska, ale moim zdaniem już w następnych wyborach Francuzi tak łatwo omamić się nie dają. I tego rodzaju procesy odbywają się we wszystkich zachodnich krajach. Najdziwniejsze w tym wszystkim jest jednak to, że rzeczywiście kraje Europy Zachodniej, przywódcy starają się zamykać oczy na te zjawiska i ciągną te swoje kraje i narody w przepaść. A otwierają języki, panie pośle, o Polsce, mianowicie Komisja do Spraw Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego, czyli w zasadzie wyczerpuje wszystkie te przymioty, o których powinno się rozmawiać, na przykład w związku z Marsylią, z Barceloną, z nożownikiem, z dwoma nożownikami, tak? Na Komisji do Spraw Wolności Obywatelskich, bo ludzie normalnie nie mogą wyjść na ulicę, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, czyli właśnie wszystkie służby, a Parlament Europejski ma debatować z Hansem Timmermansem na temat praworządności w Polsce do 31 sierpnia nowego. To członkowie gangu pseudokibiców jednej z krakowskich drużyn, którzy handlowali narkotykami, byli celem specjalnej operacji Centralnego Biura Śledczego Policji i Straży Granicznej, dowiedział się reporter RMF FM.
W wyniku wczorajszej strzelaniny, do której doszło w rejonie ulicy Księcia Józefa w Krakowie, ranny został jeden z mężczyzn, drugiego udało się zatrzymać. Dwójka pozostała uciekła. Z tym faktów nasz krakowski reporter Marek Wiosło. Marku, dzień dobry. Wśród poszukiwanych jest jeden z liderów grupy przestępczej. Tak, jak ustaliłem, to on siedział za kierownicą i to on przejechał po nodze funkcjonariuszowi Straży Granicznej. Mundurowi od kilku miesięcy rozpracowali gang, który wprowadzał na rynek dużej ilości narkotyków. Wczoraj funkcjonariusze otrzymali informację, że bandyci będą jechać samochodem marki Audi na ulicy Księcia Józefa w Krakowie. Zrobiono zasadzkę i w czasie próby zatrzymania doszło do strzeliny. Rany, jakie odniósł jeden z pasażerów, nie są poważne, jego życiu nic nie grozi. Według moich informacji, zarówno ranny, jak i drugi zatrzymany to także członkowie tej grupy przestępczej. Nie wykluczono, że w ciągu najbliższych kilku godzin prokuratura zgodzi się na opublikowanie personaliów poszukiwanego mężczyzny. Tragedia w Sułkowicach w powiecie radomickim. 8-letni chłopiec zginął tam, potrącony przez śmieciarkę. Fakty w tej sprawie zbiera Paweł Pawłowski. Pawle, dzień dobry, co ustaliłeś? Według ustaleń policji dziecko wybiegło z posesji wprost pod nadjeżdżający samochód. Jak usłyszałem od rzeczniczki komendanta w Warowicach, 31-letni kierowca był trzeźwy i posiadał wszystkie uprawnienia potrzebne do prowadzenia tego typu pojazdu. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia teraz okoliczności tego wypadku. Mózg zamachu w Hiszpanii. Imam Abdel Baki Assati zginął w wybuchu w domu w Alcanarii. Podaje katalońska policja i twierdzi, że ma na to mocne dowody. W całej Europie poszukiwany jest jeszcze Marokańczyk Younes Abu Yaqub. To on, według ustaleń śledczych, wjeżdżał w ludzi na dotyku w Barcelonie. W miejscu, gdzie w czwartek rozegrał się dramat, cały czas jest nasz specjalny wysłannik Patryk Michalski. Patryku, to miasto nie może zapomnieć o tej tragedii i jej ofiarach. Nazwiska osób, które zginęły i ich zdjęcia pojawiają się w miejscach, gdzie mieszkańcy Barcelony upamiętniają ofiary zamachu. Każdy znajduje odpowiedni sposób, żeby wyrazić szacunek i solidarność. Wczoraj na Camp Nou widziałem tysiące kibiców, którzy w milczeniu oddali cześć tym, którzy zginęli. Piłkarze mieli na ramionach szalone przypadki, ale o ofiarach tragicznego zamachu przypomina nie tylko świat futbolu. Hiszpańskie media piszą dziś o znanym pływaku Fernando Alvarez. Wczoraj mistrzostwa w Budapeszcie poprosił o minutę ciszy przed rozpoczęciem zawodów, ale organizatorzy nie wyrazili na to zgody, dlatego Alvarez wystartował minutę później od wszystkich pływaków. Kiedy inni walczyli o najlepszy wynik, on z podniesionymi rękoma chciał zwrócić uwagę świata na ofiary. Jak później podkreślał, to co czuł było czymś więcej od wszystkich złotych medali świata. Z Barcelony Patryk Michalski. A 1200 km na zachód od Barcelony w Lizbonie, w stolicy Portugalii, zabezpieczono najbardziej popularne wśród turystów miejsca. Postawiono betonowe i drewniane zapory, by nie mógł ich pokonać samochód. Cztery autoosobowe zderzyły się na S17 w Nałęczowie na Lubelszczyźnie. Na odcinku Kurów-Lublin zalokowany jest jeden pas ruchu w kierunku stolicy regionu. A teraz Warszawa, tam utrudnienie na trasie Siekierkowskiej. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Mokotowa. Na wysokości Wołomie Zeszyńskiego kierowca zdarzył bariery. To był dla nas przełomowy dzień, wspominają w rozmowie z RMF FM uczestnicy Powstania Warszawskiego. Dokładnie 73 lata temu powstańcy zajęli budynek popularnej Pasty, czyli polskiej akcyjnej spółki telefonicznej. W latach 40. miał on strategiczne znaczenie. Wykorzystywano go jako centrum łączności między Berlinem a frontem wschodnim. Po zdobyciu Pasty z budynku wyprowadzono 115 jeńców, w tym 7 niemieckich oficerów. To był jedyny budynek, w którym byli Niemcy i oni mieli tu ostrzał na całą okolicę. Zabranie tylu Niemców do niewoli, taka to była satysfakcja. Jak długo ta satysfakcja po wyzwoleniu Pasty utrzymała się? Kilka dni. To już był wiatr na przyszłość. Zdobywając każde piętro, każdy kawałek Pasty, zdobywali chodząc po drabinach. To miało w ogóle znaczenie psychologiczne ogromne. Wzmocniło. Wzmocniło bardzo. I tak natchnęło, że może się uda. Z Ludmiłą Niedbalską i Teresą Stankowską, biorącymi udział w Powstaniu Warszawskim, rozmawiał nasz reporter Michał Dobrowicz. I to ostatnia wiadomość w Faktach o 16. Za godzinę usłyszycie o czymś, co może zaszokować szczególnie mieszkańców województwa opolskiego, ale też tych, którzy kiedykolwiek byli tam samochodem. Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Tak, jakiś program przedstawić ludziom. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor. Producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka, źródło naturalnego magnetu. Teraz będę ostrzegał, żeby nie było na mnie, że ktoś przeziębiony, bo źle się dzieje. Źle się dzieje. Kto sobie zaplanował się nocować pod namiotem na przykład, to w nocy 6 stopni na południu Polski. W Warmii i Mazury w nocy 9 stopni. Nad morzem 11 stopni.
już cieplej w Bałtyku. Już proszę zbierać koce. Na prognozę pogody zapraszają sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka, źródło naturalnego magnezu. Jest jeszcze jeden problem. Wszystko wskazuje na to, że lato się kończy. I to żaden baca o tym nie donosi, a bociany. Za chwilę szczegóły w programie Czas Letni. Jacek Tomkowicz. Cześć ponownie. Analityk bez wymaganego na celu diagnosty laboratoryjnego lub że formalnej autoryzacji. Na Małnicy, w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim. Przecież rzeczywiście rząd wykonał tu nadzwyczajne, ruchy, zwiększył pomoc finansową. Tak. Bliska diagnostów laboratoryjnych najważniejsza jest jakość badania wykonywanego oraz ścisła współpraca z lekarzem bądź też innym personelem medycznym w procesie diagnostyczno-terapeutycznym pacjenta. Od rzetelnej medycyny laboratoryjnej zależy medycyna kliniczna, która wtedy jest prawidłowa, terapia jest celowana i jest duży efekt i radość nie tylko dla lekarzy, ale przede wszystkim korzyść dla pacjenta i państwa. Sytuacja diagnostyki laboratoryjnej w Polsce jest bardzo niekorzystna, ponieważ do tej pory nie ma wyceny badania, nie ma bezpośredniego kontraktowania badań, nie ma rejestru wykonywanych badań. Stąd przez menadżerów ochrony zdrowia medycyna laboratoryjna jest traktowana jako źródło kosztów, a nie jako podstawa prawidłowej terapii. Dlatego też zaniżanie ceny badania wprost już do podprogowej powoduje, że nie ma możliwości za taką cenę wykonać wiarygodnego badania. Wiarygodne badanie musi być oparte na kontroli jakości, a to wszystko kosztuje. Niewiarygodne badanie niesie za sobą nieprawidłową terapię. Medycyna laboratoryjna prawidłowa jest gwarantem dobrej terapii pacjenta. Odsunięcie diagnosty laboratoryjnego i medycznego laboratorium od lekarza i pacjenta spowodowało, że nastąpiło przewożenie materiału biologicznego na różne odległości. Jest to bardzo niebezpieczne dla jakości badania, ponieważ musimy pamiętać, że jest to materiał biologiczny, który podlega rozkładowi, ale także sam sobie jest potencjalnie zakaźny. Kolejną rzeczą jest to, że nieprawidłowy czas i transport, czyli warunki transportu materiału, czy to ma być krew pełna, czy to ma być surowica, czy to ma być temperatura pokojowa, czy to ma być temperatura poniżej 4 stopni, powoduje to, że po dotarciu do laboratorium tego materiału jest on niediagnostyczny, jest po prostu do wylania. I są sytuacje, gdzie mamy badania, których czas ma wielkie znaczenie i trzeba go wykonać w ciągu pół godziny, dwóch godzin od pobrania, a są też sytuacje, kiedy można odwirować i surowice transportować kilka godzin. Natomiast raport sam wykazał, iż czasami były to kilka dni bądź 13 godzin. Taki materiał jest niediagnostyczny i oparcie się na wyniku z niediagnostycznego materiału powoduje, że nie ma wiarygodności w tym badaniu i jest zła terapia. I to się odbija kosztem pacjenta. Autoryzacji wyniku badania może dokonać tylko diagnosta laboratoryjny bądź lekarz posiadający specjalizację z dziedzin medycyny laboratoryjnej. Autoryzacja jest to wzięcie na siebie całej odpowiedzialności merytorycznej, ale także i dyscyplinarnej, zawodowej za jakość badania. Przygotowanie pacjenta, doboru badania, znajomości tego materiału, który się uzyskało. Na samym początku fazę laboratoryjną, czyli tak bardzo dużo się oderwało tej firmie Play, bo ja już myślałam, że ona wyszła na całość. A tu też nie bardzo ona chce wyjść na całość. Uzyskaliśmy, ta firma jak Play. Należy zinterpretować do stanu klinicznego pacjenta. Dla oszczędności niestety redukuje się diagnostów laboratoryjnych, wprowadzając tak zwaną zdalną autoryzację. Czyli nie ma ciebie w miejscu wykonania badania, nie możesz nadzorować tak procesem powstawania tego wyniku, czyli na procesie diagnostycznym. Wykonują go technicy bądź geolodzy, którzy mają prawo pracować w medycznych laboratoriach. Natomiast na ciebie spada cała odpowiedzialność, ponieważ z twoim nazwiskiem wychodzi ten wynik. Jest to niemożliwe i jest to fikcja.
Zdalna autoryzacja jest fikcją, ponieważ w tym momencie nie ma możliwości prawidłowego nadzoru, nie ma możliwości prawidłowej interpretacji badań, jeżeli nie jest się na miejscu i nie widzi się tego procesu diagnostycznego. W tym momencie diagności laboratoryjni, którzy są zmuszani do tego już w niektórych sytuacjach, piszą skargi, ponieważ muszą brać odpowiedzialność za coś, czego nie wykonują i gdy ich nie było w miejscu wykonywania badań. Jesteśmy na stanowisku, że każdy dobry szpital powinien mieć własne profesjonalne laboratorium. Wysoko wykwalifikowaną kadrą, ciągle się szkolącą, by wykonywać swoje prace zgodnie z najnowszą wiedzą. Mówiła dr Elżbieta Pułacz. Przypomnijmy, raport Najwyższej Izby Kontroli o dostępności finansowania diagnostyki laboratoryjnej i wnioski dla ministra zdrowia. Drodzy widzowie telewizji Trwam, słuchacze Radia Maryja, kochana rodzino Radia Maryja, serdecznie zapraszamy wszystkich na nasze doroczne dziękczynienie w rodzinie. Już 2 września, w pierwszą sobotę miesiąca, spotkamy się w Toruniu, w dawnym porcie drzewnym, przy ulicy Droga Starotoruńska, gdzie mieści się sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Od godziny 11 na scenie nad wodą wystąpią zespoły młodzieżowe, laureaci konkursu muzycznego zorganizowanego przez sanktuarium. W samo południe w sanktuarium sprawowana będzie pod przewodnictwem księdza biskupa Ignacego Deca, ordynariusza diecezji świdnickiej, Eucharystia. Po mszy świętej ciąg dalszy koncertu w amfiteatrze wystąpią między innymi Estrada Regionalna Równica z Ustronia. Zespół pieśni tańca Kochanie z Jurkowa. Brygida i Robert Łukowscy, Lubarty, Paweł Siłuk, Steiner zaproszą Państwa na prawdziwą śląską biesiadę. Serce stuka, w rytmie naszej miłości. Nieważne co było już, ważne co ma być. Miłość ma wielką moc. Także proszę Państwa, czy to ta dyskoteka ma lecieć tu w Radiu Maryja? Czy to nie za długi kawałek, jak na jakieś takie informacje, wiadomości? Także tu jest dopiero pies pogrzebany. Wszędzie kręcą. Miłość, miłość do obrazów, miłość, miłość do bałwanów, że drugie przykazanie wyrzucili. Czwarte przykazanie adwentystom spadło, a dziesiąte przykazanie trzeba było podzielić, aby zachować liczbę 10. No właśnie. Trzeba się puknąć w łeb, żeby tego nie wiedzieć. Także buziaczki i proszę jeść kaczki.